Nie wiedzą tego człowieka. Muszę z Grantem z Dąbrowka w Wydziału Krajowego Komendy Społecznej Policji na podstawie artykułu 15 ust. 1 proszę o okazanie dowodu osobistego celem wyjątkowym. Żeby być jak wysoko, kto zgłasza. Podam ustne dane, dowód mam na dole. Albo zejdziemy na dół. Zapraszam pana, bo w związku z tym, że mam właśnie stawę na dole. Ja zgłoszenie na naszego kamrata, na tego szefa OMZRY-ku tak zwanego, który tutaj siedzi, bo on utajnia dokumenty, utajnia informacje na temat takiego, nie będę wymieniał nazwiska, tam, bo to będzie kojarzyło się z Pawłem i Gawłem. Utajne informacje o miejscu pobytu, a tamten jest ścigany, jak wiadomo, aktem prawnym, ma wyrok na 3 lata przez sąd, wydany przez sąd w Białymstoku. No a ten bezczelnie jeszcze przychodzi tutaj i będzie chciał nagrywać, także nagrywa i tak dalej. Zaraz zobaczymy, i poszedł nasz kamrat na dół, żeby przynieść swoją, pokazać swój dowód, czyli jako zgłaszający. Szkoda, że nie reagowałem od razu, bo ja bym od razu, bo ja mam swój dowód, to ja bym od razu zgłosił to jako ja, powiedzmy i tyle. Natomiast zaraz zobaczymy, jaka będzie reakcja policji na temat tego, powiedzmy, człowieka, który utajnia dokumenty, utajnia informacje o na temat pobytu tego byłego niby szefa tak zwanego tego OMZRY-ku. I on tu cały czas chodzi i teraz kręci. Zaraz zobaczymy. O, on kręci naszego Rostankowskiego. Nagrywają sobie nawzajem, także ten wcześniej to już wszyscy oświadczyli mu, że oni nie życzą sobie, żeby ich wizerunek publikowany. Czy będziesz kadry wycinać? Żeby jak najgorsze miny wyciągać? Dobry jesteś. Sam się kompromitujesz. Tu jest i Marcin, Marcinek nasz. Także o. Mam Aleksa, złożył po 3 godziny, to ja chciałem przejechać. To jest właśnie stąd Rostankowski. Jeden z członków fundacji. Cenopowiczny, tak bogato wymieniany w uzasadnieniu procesowym przez sędziego, kiedy został wskazany jego przedługa sprawę, to można mówić, taki człowiek, który mieszka w Oslo, mamy jego adres, a oczywiście raport na Polskę, współzałożyciel fundacji, pokazuje się w mediach publicznych, takich jak Gazeta Wyborcza, Radio TVN, jako specjalista. Nasza sprawa, jak
działa na niekorzyść Polski. No cóż, każdy z Państwa działa jak to trafi, albo na ciebie, nie wiem. Powiedz, z czego żyjesz, ze zrzutę komplika? Nie, ja to mam. Nie ujawniam ostatnio ze stanu finansowych. Czy fundacja ma taki obowiązek w BIP-ie? Nie ma takich informacji w BIP-ie. Trzeba było to wyciągnąć z sądu stosownego dla tej organizacji. Mam tego potwierdzać, że było. Twoja postawa, nędzna. Zacytuję Ci Wyspiańskiego. Warchoły tu. Ja mam wszystkich rozumów. Znowu na sali jesteśmy, pewnie są. Przesunie termin rozprawy na inny termin, bo nie ma nasz Szymonek nie ma swojego mecenasa, bo jego mecenas tam jest gdzieś tam w podróży jakiś. Wystąpił pierwszego o przesunięcie terminu i Szymon wyraził zgodę bez terminu. Tam będzie wyznaczony termin. Będzie wyznaczony termin i poinformowane strony pewnie o tym. Sąd już zdecydował. Pani sędzia już. Teraz. Lucia się odpala. Lucia za mocno się nie odpala, bo ja wiem, jak ty potrafisz się odpalić. Ja potwierdzam. Tutaj jest za dużo policjantów, żeby się odpaliło. Ja potwierdzam. Będzie na niebiesko latało wszystko. Już tam panowie legitymują tego. Wy podejmijcie decyzję. Mam nadzieję, że to, co zrobicie, przyłoży się do pojmania osoby poszukiwanej listem gończą. No nie, ale nasi władze widzą, gdzie to będzie mieszkanie, bo na ciszę. Przestępca. Dziękuję Ci. Dziękuję. No i już tutaj legitymują tego omzrykowego. Tam nie będę mówił co. No i teraz wracamy do Szymona. Na każdym spotkaniu kamerazm już nie zwracamy się Szymonie, tylko komendancie Szymonie. Tylko kamrat Szymon, tak? Zgodnie ze standardem wojskowym, jak nie ma decyzji, trzeba być gotowym na różne warianty. Byłem dzisiaj gotowy na rozprawę, ponieważ nie dostałem do dzisiaj odpowiedzi na mój wniosek o przełożenie terminu rozprawy, ponieważ wyznaczyłem pełnomocnika, który nie mógł w dniu dzisiejszym uczestniczyć w rozprawie. Nie wiedzieliśmy do dzisiaj, czy rozprawa się odbędzie, czy się nie odbędzie.
uważam, że jest to dla mnie mimo wszystko korzystne, ponieważ stronę organu administracyjnego ministra obrony narodowej reprezentuje radca prawny w stopniu pułkownika. Mimo tego, że uważam, że bezsprzeczna jest moja racja, to wolę na wszelki wypadek być ubezpieczony, ponieważ nie jestem prawnikiem, a profesjonalne podejście do sprawy i taka jakby rzetelność wobec ludzi, którzy mnie wspierają, wymaga, żebym miał obrońcę, żebym w naszej sprawie, w naszej walce, na moim odcinku frontu nie dał ciała po prostu przez jakąś zuchwałość albo bravurę. Także dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. My dziękujemy. Za wszystko, co robisz. Za postawę. Szymon, jeżeli z ich strony pojawia się pułkownik, tak? Myślę, że oni są w tym momencie bardzo mocno przerażeni tym, że jednak jesteś w stanie wygrać tę sprawę? Dla mnie... Nie ulega wątpliwości, nie wygra. Bardzo dziwna sprawa, ponieważ w całym procesie zwolnienia mnie z zawodowej służby nie zwracano uwagi na moje wnioski, na moje argumenty, a nawet uważam, że wprowadzano mnie w błąd, kiedy na przykład wyznaczono mi termin 5 dni na zapoznanie się od odbioru pisma, na zapoznanie się z aktami sprawy. Ten sam dzień zadzwoniłem do Departamentu Kadr pod wskazany w piśmie numer, żeby się umówić. Było to 20 stycznia na początku roku. Umówiono mi termin 31 stycznia, czyli po 5 dniach, a w piśmie było napisane, że jakiekolwiek odwołanie czy wnoszenie po 5 dniach od doręczenia pisma będzie skutkowało tym, że minister wyda decyzję. Spytałem się przez telefon, czy to będzie kolidować. Powiedzieli, że to zupełnie nie będzie kolidować i 31 to jest pierwszy możliwy termin. Wiecie, jak jest w wojsku, nie mogę sobie żądanego tam pojechać, ja muszę być tam skierowany. Skierowany rozkazem dowódcy jednostki, na polecenie wyjazdu służbowego udałem się do Departamentu Kadr. Jak się okazuje, minister, jako organ, minister obrony narodowej, mówi, że nie zignorował moich wniosków, ponieważ one wpłynęły po terminie. Także nie wiem, czy to jest już działanie wspólnie i w porozumieniu. Na to wygląda. A powiedz mi, Szymonie, jeszcze na jedno pytanie. Czy jeżeli ten wyrok, no bo taką mamy nadzieję, będzie jak najbardziej dla Ciebie tutaj korzystny, jak wyobrażasz sobie dalszą współpracę z ludźmi, którzy do tego doprowadzili, jeżeli będziesz miał wrócić do swojej macierzystej jednostki? Ja sobie wyobrażam to tak, że już będę miał potwierdzenie swojej racji. Tak, swojej racji, już będę miał wyrok sądu administracyjnego, że miałem rację. Wydaje mi się, że na podstawie tego wyroku już będę mógł dociekać dalszej sprawiedliwości, bo to nie jest tylko zwolnienie mnie ze służby, ale również składałem zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Są już opinie prawników na ten temat, co się działo przez ostatnie 2 lata, na temat tego zamętu. Na świecie obserwujemy już, jakie są wydarzenia. Przywracają na przykład do służby funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni tylko dlatego, że nie przyjęli udziału w eksperymencie medycznym. Także chciałbym, żeby to szło w tą stronę, takie mam wyobrażenie. I tak będzie. I tak będzie. I tak będzie. Generał. Taka jest nasza wola. Polska. Francuski. Tak. Tak. Polska, nie wiem, czy słyszałeś, kiedy do pan Polska wróci, tak, mówił doktor Hałat. Tak będzie. Warto nadmienić, że również francuski generał wyraził jasną swoją opinię, w której wychwalał wszystkich, którzy przeciwstawiali się, uznawał ich za ludzi godnych naśladowania, godnych podziwu, wskazywał ich jako tych, którzy są wzorcem dla innych. Tak powinien funkcjonować żołnierz, tak jak niezłomny jest nasz komendant Szymon Fijał, czołem jego wybitnej
postaci. Czołem. Ja uważam, że to nie powinno być nic nadzwyczajnego. No, to jest przysięga wojskowa i bronić konstytucji. I narodu polskiego. I narodu. Nie trzeba tylko przed wrogiem zewnętrznym. Tutaj wydaje mi się, że rozbrajają nas od środka. Zobaczcie, to właśnie co jest podstawą, przyszły czasy, kiedy to co jest właściwą postawą dla wielu staje się nienormalnością, a ci, którzy są nienormalni, uważają to za normę. Dziękuję za kręgosłup i za twardą postawę. Dziękujemy. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Czołem! A tu zaś mi ciągle tam legitymują tego omzrikowego. To jest mi... Jeszcze nie wiem, czy widać, że to albo trzymam ten. Róbcie panowie tak, że ci walczyli o wolną Polskę. Bardzo proszę, żeby przeszkadzać. Oni się nie przeszkadzają. Nie rozmawiać. Nie rozmawia. Wypełniałem swoją służbę. No tak, ale taka służba. Jak zabiorą mu telefon, tam nie wiem. No? Na pewno. Co? Nie robią co mają. Trzymali telefon, jak robią sprawę. Nie, przejrzeli, jakie ma kontakty z nim. Ustalili. Robią coś, ja nie wiem, o czym gadają, bo RODO jest. No, ale RODO nie dotyczy. Jak masz jakiś... A wiesz, on nie musi być zapisany jako ramendatem. Podaj swoje sugestie. Mogę podejść, bo nie każdy... Możesz podejść. Możesz powiedzieć, że masz takie sugestie, sam jesteś pokrzywdzonym w wyniku jego działań. To jest Konrad, prawa ręka. Absolutnie nie wchodzę w Państwa natomiast pragnę zwrócić uwagę, że sam Paweł Gaweł nie musi być zapisany pod imieniem, nazwiskiem. Dobrze byłoby zabezpieczyć całą listę kontaktów. Dziękuję bardzo. Paweł, czy chcesz się wypowiedzieć na żywo? Oczywiście. Ale Państwa z aparatami prosimy się odsunąć, policjanci są w trakcie czynności. Tu są informacje do Państwa. Proszę. Ja powiem w ten sposób, też jestem mundurowym i to co zrobili z Szymonem, naszym bohaterem naszych czasów, to bardzo mi się nie podoba i zawsze będę stał przy nim jako człowieka o kręgosłupie moralnym najwyższym, wyższego nie można mieć, więc mam nadzieję, że ta sprawa się bardzo szybko i pozytywnie na niego zakończy i zawsze będziemy go wspierać. A ta druga sytuacja, no trzeba o niej dwa słowa powiedzieć, bo bardzo człowiek negatywny, negatywnie usposobiony do Polaków, do naszych współobywateli tutaj się pojawił i no, trzeba było to zgłosić akurat policji, która musi zatrzymać jego kolegę, mówił kolegę, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ale poszukiwanego jest tym gońcem, dlatego że to małe zamieszanie się wywiązało.
A my jesteśmy nie tyle w sądzie po to, żeby bronić naszych praw, ale też bronić praw innych osób. A jesteśmy... No, tak jak zrobił to poruszyć Szymon Fijał. Tak, szykanowani akurat przed tą organizacją i o nich już nie będę mówił. Najważniejsze jest to, że przyszliśmy, przyjechaliśmy z różnych stron Polski wesprzeć pana porucznika Szymona Fijała. Ufam, że to się zakończy pozytywnie, że będzie przywrócony do służby i że będzie dawał przykład wielu innym żołnierzom obecnym w wyższym stopniu i tych, którzy dopiero liczą się z tym, że wstąpią do tej służby. I tu jeszcze panią doktor poproszę. To jest też nasza bohaterka, pani doktor, która wszędzie jest, nasze słońce, które ogrzewa nas i daje nam energii, motywacji. Także takich ludzi jak porucznik, pani doktor i wielu innych. Tak, to jest no, nasza inteligencja właściwie. Doktor Anna Martinowska, która pierwsza zapoczątkowała sprzeciw. Nie do zastąpienia świętej pamięci doktora Ja powiem w ten sposób, szanowni państwo, to jest dokument, wobec którego możemy mieć różne zdania, ale jaką on by nie miał nazwę, to w artykule 30, szanowni państwo, jest napisane, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności praw człowieka. I czy to by było w konstytucji zapisane, czy nigdzie nie byłoby zapisane, to, że my tu jesteśmy, to walczymy w imię godności naszej i innych ludzi, nie tylko Polaków. Ja dziękuję. My również. Dziękujemy bardzo. Tak, ja chyba na tym zakończymy też. Jeszcze naszego... Czołem jaki głos? Słowo o Krakowie. Patrzyku. 11 listopada na Wiec Kraka spotykamy się w Krakowie. To już nie jest Wiec Kraka. To jest Wiec przeciwko tyranii państwa, przeciwko państwu policyjnemu, przeciwko umaniu wszelkich zasad, przeciwko niszczeniu możliwości działania w sposób demokratyczny. Wszyscy mówią tyle o demokracji, więc zapraszamy. Zapraszamy każdego, kto jest przeciwko systemowi. Niestety, marsz Niepodległości w Warszawie od 2018 roku przestał być prawdziwą instytucją, która reprezentuje poglądy Polaków. Jest marszem poparcia dla rządu. Zapraszamy na wiec. Nie będziemy was przeganiać, ale gwarantujemy moc doznań i wspaniałą, patriotyczną, dumną narodową atmosferę. 11 listopada w Krakowie. Godzina 12 na końcu Kraka, tak? My będziemy od godziny 11, a planujemy rozpoczęcie oficjalne w godzinie 13-14. To jest świetne miejsce, żeby się spotkać, porozmawiać, podyskutować. Również pobawić wzajemnie intelektualnie. Będą też rozrywki muzyczne. Ciekawe osoby, bardzo przyjemne, zapraszamy się. Oczywiście Wojciech Olszański. Obecny. Pamiętajcie, Kraków 11, to nie na Kraków. No. No, na tym chyba skończymy dzisiaj. Zobaczymy, będziemy czekać na wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy. Będziemy wiedzieli o tym, będziemy obecni cały czas sercem z Szymonem. Której Rada Rekrecyjna nadała... Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. To jednak jest to święto.